Radio Koksu. Jedyne hardkorowe radio w Polsce. Dobra, zmieścimy. Wydamy. Po raz kolejny, 65. tym razem. Tak. Lipy nie będzie, Radio Koksu dalej działa. Nikt jeszcze nie zamknął radia. Nic tak, nie ma co się dzieje, jakie wiadomości? Jakie wiadomości? Co to kurde jest za wiadomość? No jedna jest chyba gówna wiadomość. Gówna. Gówna wiadomość? Jedna nie. Z gówna wiadomość. Nie. Nie ma? Jaka wiadomość? No słuchaj, no kurde, nie no pierwsze może powiemy, kurde, postawiłeś klocka, kurde, ostatnio na ten. Widziałeś walkę? O, słuchaj, no to klocka postawiłem, żeby wygrać. Ale lipa wyszła. Ale nie do kibla postawiłeś klocka, tylko obok kibla. Ale słuchaj, klocek to tysiaka, kurde. I przejebałeś. Wiesz dlaczego? No bo jak pokazaliśmy, co będzie, kurde. Miałem polecić do Polski i przypilnować. A no. A widzisz, jak wyszło, jak z mojego interesu nie pilnujesz, kurde. I potem klocki stawiasz obok kibla. Lipa wyszła, słuchaj. By padł gość, kurde, gołota na ten ring, prawie wyleciał, a jakby był, to by od razu go postawił, kurde, że rzucił. No tak, wiedziałeś. Ale widać, że koksy jednak górą wygrywają, kurde. No, cały koksy, czas, koksy cały czas za mało koksu, gołota za mało koksu. No gołota w ogóle koksy nie brała, a przecież Saleta był naczepany, kurde, ostro koksem, kurde. Nikt o czym oczywiście oficjalnie nie powie, że ktoś tam koksy był. Przecież to jest chyba, ludzie, słuchajcie, przecież to trzeba chyba być, nie wiem, okularów nie mieć, kurde, żeby nie wiedzieć takich rzeczy. No to dobrze, słuchajcie. Jest, ale słuchaj, no właśnie, no mówię, lipa trochę wyszła taka, wiesz, miałem nadzieję, że... Będę tam, ale samolot nie zdążył mi dolecieć, kurde, i lipa. Prywatny jet jeszcze nie był z tego, z garażu go nie... Silniku nie zapalili, kurde, trochę. Coś się stało z silnikiem, kurde. Malucha, kurde, miał przełożyć, ale nie dali rady, kurde. Lipa, no kurde. Tak. Tak to jest, widzisz, Robert, przejebali, ludzie wszyscy przejebali całe pieniądze, kurde, w Polsce, bo postawiali, kurde, na ten. Ach, koniec. Słuchaj, to teraz... Teraz chyba najważniejszy news roku. Znaczy nie, już nie taki najważniejszy, kurde, bo jest paranoja, kurde, jest. Co jest tym, kurde, gościem ten z gaciami, co, kurde, ci wymaiło przed oczami? Gościu, o, no bo ma? No. A tak, czy... No słuchaj, no to gościu... Chce dostać pierdol. On udaje, że on jest wielki ćwiczak. Zwierzę. I twierdzi, że kulturystyka to nic nie ma wspólnego z walkami i siła nic nie ma wspólnego. I nic nie ma. I masa. Walki jest najważniejsze i mi nic nie da, że jestem duży. Bo ja myślałem, że to on chce ze mną walczyć. Ja mówię, kurde, co gościu... Michał, ty za mały bicki masz. Gdzie za mały bicki? Słuchaj, ten gościem go, kurde, zgniótł go bym 3 razy, a ty to już w ogóle nie wiem, kurde, co ty z nim zrobisz. Przecież to przewalcujesz go przez cały ten. A co on będzie robił, gościu? Ale słuchaj. Mówił, że sobie ładny kostium ma zaprojektować na wyjście. Tak? No, z jakimś ten... Różowo-pomarańczowy, kurde, z cekinami. Pierdolisz, no, tak, no byłby ciekawe. No oni sprojektują swoje same rzeczy, bo to jest, wiesz, to jest grupa Chippin' Daysów w Polsce. Aha. I oni sobie sami projektują swoje kostiumy. O kurde, to a ja myślałem, że tylko geje robią swoje kostiumy, ale jednak wiesz, teraz jest Kali Yuga, czyli ten pierdolnięty czas, więc faceci się ubierają jak kobiety, a kobiety jak faceci, kurde. Może wyjdziesz z całą grupą tam, kurde, z kostiumami, kurde. To my też musimy jakieś kostiumy przygotować. No. Ciekawe, kto nam będzie szył, koksu będzie szył. Koksu będzie miał igłę, ty będziesz miał taką wyjebaną igłę, taką dużą, kurde, będziesz twoje paluszki jak kiełbaski, kurde. Ja pierdolę, masakra. No, za duży palc. Ale wiesz co jeszcze może się stać? Się tak śmiejesz, się śmiejesz, co? Kurde, a jeszcze ci wpierdol spuści gości i będzie koniec. Ale ja bym co ty myślisz, on taki dobry, kurde? No, aj, kurde, nie wiadomo, kurde. Ile on ma tych dildos w kieszeni. Nie wiadomo, słuchaj stary, co on tam robi po godzinach, kurde. Nigdy nic nie wiadomo. Kurde, muszę uważać na gości, wiesz. Muszę być zabezpieczony, kurde. Z daleka się trzymać.
Ja już może jakiś za, wiesz, a będziesz ćwiczył? Będziesz ćwiczył czy nie? Wiesz jak ja ćwiczę, kurde. No pierdala bicki, zobacz. A ile jeszcze? Rzeźby jest. A ile jeszcze, ile zostało czasu na walkę? Ja to nie umiem liczyć. Dwa tygodnie. Dwa miesiące. Kurde, fajnie, chciałbym, wiesz, nic nie wiadomo, może akurat tam przyjadę, kurde, zobaczyć. Zobacz, rzeźba tak musi być. Rzeźba jest, kurde, już jest masakra. No sucho, kurde. O kurde, gościu widziałem. Ciekawe co on będzie w ogóle ćwiczył za... Przecież to jest w ogóle... Nie wiem, kurde, czy on wygra... Ja nie wiem, czy w ogóle gorzej jest Neymana zobaczyć, czy tego gościa. Może Neymana z nim zobaczyć. Może się napierdają... Ale słuchaj, widziałem, mój kuzyn poszedł tam, zrobił z Neymanem zdjęcie na walkę z Gołotą. Tak? No, nie uwierzysz, kurde. To był jedyny, który się zapytał o zdjęcie z Neymanem. No, był Neyman tam, kurde. Tak? No, prawda. Ale pewnie mu życzył, wiesz co, Neyman się modlił, żeby Saleta tylko przegrał, kurde. Tak? O, ja pierdolę. Na pewno. Teraz zamknął mordę, znowu po raz kolejny mu się morda zamknęła, kurde, masakra. Może jeszcze będzie chciał Neyman walczyć z Saletą. A wiesz co, a jeszcze jedno, powiem ci o tym jeszcze, Dawidzie, ozdoba, kurde, to jest zajebiste nazwisko. A on ma jeszcze bardziej zjebane nazwisko niż Koniewalski, kurde. Mi się ozdoba kojarzą na jaja, z jajami mi się kojarzą, jakby ozdoby na jajach były. Nie wiem, nie znam się na te jaje twoje. Dobra. Nie moje jaje. No to co? Ale słuchaj, nie. Kurwa. Zapomniałem. Zapomniałeś? Bo mi łeb no to później się przypomnisz, kurde. Miałem coś dobra, o jajach zobaczyłeś. Dostarczę ten dolecz. Będzie wiadomości więcej, coś będzie się działo. O przygotowaniach, o wszystkim. O wszystkim będzie wiadomości. Wszyscy się dowiecie, kurde, bo wiesz. Tak. Ej, wydaje wam się ta walka lipą, czy nie lipą, kurde? Nie ma lipy, bo ja będę, słuchaj, to lipy nie ma, kurde. Właśnie, kurde. A ja mógł, kurde... Żeby pierdolić przez ring, żeby leci, kurde, w kosmos, kurde. Właśnie, wiesz co... Wiesz, ale co... słuchaj, to druga sprawa taka, że też, kurde, jest niebezpiecznie teraz, bo musimy też dach ten zrobić na ten klatkę, nie? No bo ten na pewno bo nie wiadomo, czy znowu nie przyjdzie na maraton, kurde, jak Neyman przyszedł. Na 100%. Kurde. On mówi, że się interesuje kulturystyką, zna profesjonalnych kulturystów, wszystko wie. No właśnie, chciałem o tym powiedzieć, że kurde, wiesz, sposób jego wypowiedzi, kurde, czemu każdy, jak większość ludzi, jak się robi z nimi wywiad, oni są tacy poważni, jakby gówno połknęli. Każdy się boi i nagle wymyśla historię, że jest, kurde, nie wiadomo co on ćwiczył, z kim ćwiczył, kiedy robił, nie wiadomo co robił. Każdy zaraz ma jakieś... No każdy musi się pochwalić, że kurde ćwiczył. A, no, no. Tylko ja nic nie mówię. No bo mówisz prawdę. Właśnie, pamiętajcie, żeby lepiej nie ściągnąć. Słuchaj, widziałeś na zdjęcie, włożyłem na Facebooku, przecież byłem... Na treningu z tym, Kłapouchym, kurde, jak mu tam. Forest grypy, no. Forest, kurde, ten to jest w ogóle as na maksa, kurde. No widzisz, teraz Dawid, teraz musisz srać w gacie, bo treningu ćwiczy, kurde. Ale na treningu byłeś bicki pompować, no właśnie. A nie kurde walki. No Forest powiedział, pierdolę te MMA, zobaczył twoją walkę i mówi, teraz napierdalam bicki. No, teraz kurde na bicki napierdolę. Trochę mu brakuje, ale wiesz, powoli. Może powoli już kurde mu dojdzie. Kurde. Jeszcze mam nadzieję, że o tym nudnym Dawidzie porozmawiamy. Mam nadzieję, że chłopak się trochę wyluzuje. Trochę jakby miał jaja ściśnięte drutem. Może, wiesz, może kilka wywiadów zrobi, może się potem chłopak wyrobi trochę. Słuchaj, dobra, starczy pierdolić, teraz wiadomości takie ja mam tutaj. Koksu ma wiadomości. Tak. Przylatuję do Polski. Zaraz. 10 marca do 19 będę. I tak, gdzie będę? Za dużo nigdzie się nie pokazuje. Boże, ktoś tam zaprosi, to... Na chleb, masłem. Nie, jeden klub, fitness klub. Będę, nazywa się... 02 Fitness Club 17 marca to jest w Zgorzelcu, no. To jest przy granicy niemieckiej od razu, także tam
zapraszam wszystkich fanów na siłownię, tam jest centrum handlowe, też tam będę i siłownia, także wszystko 17 marca, niedziela. Będę rozdawał autografy, zdjęcie każdy dostanie, pokazowy trening. Pokażę, jak bicki się pompuje. Prawdziwie. Także taka wiadomość. Co to więcej? Mam jeszcze jeden. Mogę głosić już, gdzie jeszcze będę. W Brzegu. Tam kiedyś byłem już. 11 maja, to jest do, jeszcze daleko, ale tylko mówię, 11 maja będę w klubie Ibiza tam. To na imprezie. To ile ty tam Brzegu zostajesz? Jak to ile dostaję? No w marcu przyjeżdżasz i już 11 maja to tam będziesz... Nie, nie, nie. Wracam, a później wiesz. Później na wakacje. Na wszędzie będę, Michał. Jak wakacje przyjdzie... Tam będziesz dobry. To wiesz, będę w Polsce, będę Stanach, wszędzie, Rusów. Wszędzie będę mieszkał, nikt nie wie, gdzie ja będę. Ale oczywiście takie wiadomości, że bardzo... Koksy będzie bardziej dużo, dużo będę dostępny w Polsce, także kto tam ma jakieś silowne coś, zaproszenie, proszę pisać na robertburnejka@yahoo.com. Prawie zapomniałeś. No, małpa. Mówię et yahoo, to by się mówi po angielsku, a no po polsku małpa, nie? Jaki ecik, kurde, by nie wiedzieli, no, o co chodzi. Tak, nie wiedzieli, o co chodzi. O, także taka sprawa. Kto tam potrzebuje coś, no to będę dostępny całe wakacje. Będę blisko Polski całe wakacje. Zajebiście. I Polsce też, także więcej takich będzie. Rozwiewy Michał całą polską ekonomię, kurde. Słuchaj, więcej będzie taki czas dla fanów, który się chcą spotkać cię, bo teraz ostatnio jakoś to powiedz, dużo pisze, że chcę autograf, tamto zdjęcia, no, no jak właśnie, tu jestem, no to ja dostanę. Jak chcesz im, no wiesz, jak chcesz tam fanom zdjęcia rozdać, to powiedz, gdzie będziesz mieszkał. No. Nie, panie, wszyscy fajnie dostawałem zdjęcie, tylko gdzie będę jeszcze w informacji, na Facebooku będzie plakaty, kto chce zdjęcie, to na pewno dostanie. Zajebiście. Dobra, druga sprawa o supli. Michał, już mam nowe supli, nowe produkty. Mm-hmm. Liver Shield i HGH Monster. HGH, jak po polsku się mówi, nie? Tak, tak HGH, tak, tak, tak. Tak, to już produkt już w sklepie, już można zamówić. I nie będzie żadnej lipy, no, wszystko... No, osłona na wątrobkę, bo się pytacie dużo razy, czy ma są te z, czy bez. Tam, ma tam wbudowane małą osłonkę. O, no to tak, ale to wiadomo, małem, ale to wiadomo, że oczywiście należy dodać. Im więcej, nie zaszkodzi, żeby więcej regulować. Nie, ale Liver Shield to taki produkt dla wszystkich, nie? Na obojętnie jakim koksie może być, albo no, na suplementach. Tak, nie musisz być aż na koksie, żeby to używać. To słuchajcie, wątroba jest jednym z najbrudniejszych organów, a szczególnie u kulturystów i ludzi, którzy biorą suplementy, więc od wątroby się zaczyna całe gówno. Więc należy dać wątrobę na maksa. Więc wątroba i właśnie od wódki. Wódka dużo więcej ryje. Wysuple, kurwa. O, oni myślą, że prohormony ryją wątrobę. Słuchajcie, to są ludzie, którzy w ogóle nie mają pojęcia. W ogóle ja słucham na forach i potem czytam na forach. Nie wiem, kurwa, co to za, w ogóle za eksperci. Mówią, masło testo na mnie nie działa, tam minimalnie biorę 4 do 6 kapsułek. Mówię, słuchajcie, jebnijcie się w pałę. Większość tych ludzi, oni myślą, że prohormony to są jakieś, nie wiem, jakieś cukiereczki, kurde, miętowe. Tak, kurde. Przecież to są silne rzeczy, kurde. Bierzesz dwie kapsułki, to ci wystarczająco zupełnie znosi ci starczy. A im więcej, to nie znaczy, że tym lepiej. Bo to jest takie znaczenie, nie? Słuchaj, gościu do mnie pisze, nie? Tam, ile Robert bierze koksu? No bo ja teraz biorę 1 gram testosteronu i 1,5 grama deki na tydzień. Ludzie, kurwa, słuchajcie, nie wiem skąd bierzecie takie. Wiesz, wiara myśli, że im więcej, tym lepiej. Tak, jobnięć, ale wiesz. Bo to jest normalnie, że od dupę ściska, no. A w ogóle, a potem patrzysz na gościa, a w ogóle wygląda, jakby koksu w życiu nie brał. No patyk. No, robi, bo nie wie co robi, totalnie nie wie co robi. Głodny, wiesz, głodny jest, 3 razy dziennie zje, ale wiadro koksu wpierdoli w siebie, nie? Tak, także o ten Liver Shield, o tym produkcie
Wszystkie filmiki są jak brać na hardkorowykoksu.pl. Co dochodzi do HGH Monster, to jest produkt też na masę, który, tam miałem pytanie, czy mogę włączyć muscle testem, tam tak to. Tak najbardziej. Na pewno, że możecie włączyć wszystkim, bo to jest w ogóle inny produkt i czasami będzie dużo lepsze regeneracje. Tak, czasami jest tak, że wiesz, jak ktoś bierze jakiś tam anabiliczny środek, to po prostu nie ma takiej przespanej nocy całej, nie? No tak. Że budzi się w połowie nocy, albo tam wiesz, nie ma takiego głębokiego snu, więc to będzie pomagać. Albo na cyklu, a jak nie, no to na pewno po cyklu, no to na pewno zajebista sprawa, nie? Nawet no to gościu mi też pisał po cyklu, wiesz, ja tam mówiliśmy, że hyper pump, mówię, po cyklu takie rzeczy, tak jak ci mówiłem, Robert, kurde, że zajebiście dużo ludzi też mi pisze, że Michał, dzięki, że mi powiedziałeś, że żeby to po cyklu brać, bo w sumie, wiesz, to jest mentalne, nie? Że jesteś na cyklu, to wiadomo, że jak jesteś na cyklu, to rośniesz na cyklu, nie? No tak. Obojętnie co robisz, to rośniesz, nie? Ale po cyklu mi się wydaje, że po cyklu to jest najważniejsza rzecz, bo wtedy, wiesz, że ten poziom anaboliczny się zmniejsza, już mniej przyswajasz, mniej tego i jak dowalisz sobie na przykład tego hyperpompa potem, to mentalnie czujesz, jakbyś był dojebany na następnym cyklu, nie? No tak, tak, jak tak, przeskoczysz tak. Ten próg taki, to normalnie z cyklu możesz. Ale wiesz, druga rzecz, jeszcze ludzie po cyklach tyją jeszcze, nie? Robią no masę. Czy pytają się, czy tam muscle test można łączyć z hyperpompem tak dalej. Na pewno, że można łączyć, to nie ma problemu. Bo to jest też inny w ogóle produkt. Tak, nie? Tak, to są kompletnie inne para kalosie, jak gdyby, wiesz. No nie każdy musi, nie? Na przykład, wiesz, no. Są tacy, wiesz, co jak potrzebują motywację, to biorą, a na przykład nie potrzebują, to nie biorą, nie? Przecież no tak, jak hyperpomp... Pięć razy, możesz pięć różnych metod brania, nie? Wszystkie. No tak, to hyperpomp na przykład możesz brać, jak masz niedobre dni. No, na przykład wrócisz pracy czy coś, ktoś, no to jest też, nie chce się, nie? No tak, ktoś ma na przykład weźmiesz... mniej kasy i na przykład nie chce codziennie brać tego. To weźmiesz sobie, już masz motywację i wszystko, nie? Przecież to musisz, to nie jest taki produkt, wszystko, nie? Hyperpump nie jest taki produkt, że musisz codziennie brać. Muscle test to tak, cykl musi być codziennie brany, nie? No tak, tak, tak. A hyperpump, no to możesz tylko treningowe dni, albo tylko jakie dni, gdzie się czujesz, potrzebujesz go, nie? No właśnie, kurde, masakra. Tak, dobra. To idziemy dalej. Ej, Robert, kurde, pytałem się 100 razy. Pamiętasz, jak było Nie ma lipy? Nagraliśmy, no. Kurde, nagraliśmy i też powiedziałem ludziom, że nagramy z podciągania się. Mieliśmy się podciągać. Nagraliśmy, nie? Na Nie ma lipy. No to przecież na Nie ma lipy jest. No. Pytałem się Macieja, ale nie włożyli na Nie ma lipy. Nie włożyli tego podciągania. Nie włożyli, tak? Nie włożyli, tak. I ci pytałem, żeby nam to dali, to się zestrał, nie? Bo nie wiem, bo to jest chyba własność TVN. Więc teraz będzie trzeba znowu nagrać. O kurde. Bo się nie wykaraz. Normalnie ja mam chyba, kurwa, nie wiem, chyba z no 5 e-maili. Ja to pamiętam, cały że czas, to nagrywaliśmy. No nagrywaliśmy to, nagrywaliśmy cały czas. Tylko teraz też w ogóle cię rozpierdolę na tym pociąganiu. Teraz trenujesz. Teraz, kurwa, to ja sobie ciężarkami. Ja na jajach sobie ciężarki przyjmę. Ile zrobiłem? Kurde, zrobiłeś, dużo zrobiłeś, tak czy tak, na taką masę, kurde, wyjebałeś chyba... Chyba 20 zrobiłem. No, mniej było, chyba 17, a ja chyba nie, wyjebałem... Nie, 20, 20, a ty więcej zrobiłeś. Ja z 22 czy 20 coś tam tak. Więcej, no. A to było wtedy, to teraz, wiesz, teraz ja na jajach sobie podciągę ciężarek i jeszcze się będę pociągał. O, ty robisz... Tak. Ja z ciężarkami się pociągam. Ciężarę masz założone na jaje i trenujesz. Teraz to nie będzie lipy. Słuchajcie, kurde, trzeba nagrać. Pójdziemy na koksu, musi się przejść na siłownię crossfitu. Może w niedzielę go wezmę, bo tam nikogo nie ma. Co się nie będzie bał, czy się skompromituje. To nastawimy kamerę i jebniemy raz na szybko, kurde. Macie to jak w punku. Dobra, jedziemy dalej. Kurde, może kilka pytań o suplementacji zrobimy, czy... A wiesz co, ostatnio nie mogą się pociągać. Wiesz co się stało? Miałem pociągnięte tutaj ścięgło lewej. A jeszcze ty masz. Naprawdę. Ty masz. Właśnie na drążkach się pociągałem. To poczekaj. Mu się rozwaliło, nie? Teraz jest okej. To przedramię, tak? Nie przedramię, ale gdzieś bicepsie głęboko, nie? O ja pierdolę. No. Tak to jest, jak się ćwiczy kulturystykę. To jest handicap sport. To potem już nie można nic robić, kurde. Wiesz, każdy sport jest... Michał. A jak ekstremalnie jebiesz, to jest wszystko zjebane. No tak, tak, co ty myślisz? No bo to się wszystko... Myśli każdy, jebie. Że to żarty? O. To nie ma żartu. Wiesz, wiara, wiesz, kontuzja. Kurwa, słuchajcie, jak jest taka dobra kontuzja, to masz przejebany i potem mentalnie zjeżdżasz. Wyobraź kontuzja, sobie na przykład 6 miesięcy? Ja też miałem kontuzję...
dalej napierdalasz. No tak, tak, tak. Ale no wiesz, boli, potem jest nieprzyjemnie, nie? No tak, ale co masz robić? Rzucić no, wszystko i płakać no tak, na łóżku. Iść do lekarza, iść do lekarza i napierdalać się tabletę tak, przeciwbólowy, tak. Kurde, debil. Dalej zapierdalać. Dobra, dobra, co mamy dalej? Jaki trzeba mieć staż na siłowni, żeby stosować PCT, Monster i Maso Test? Dodam, że chodzę 6 miesięcy na siłownię. Ja pierdolę. 6 miesięcy, kurde. 6 miesięcy. Wiesz, ile lat ma na tym, niech napisze, no, kurde. Tak, trzeba tak. Najmniej 18 czy 20 lat mieć. Już o tym mówiliśmy 10 razy, kurde. Kurde, słuchajcie, to no, jest dalej, w ogóle, wiesz, bez sensu w ogóle takie pytanie. Mam pytanie, czy wrócicie do tematu związanych z koksem? Aktualne pytanie moje dotyczy PCT. Co na PCT, jak cały rok na koksie się jest i co sądzicie o braniu Armadexu 0,5 mg co drugi dzień, żeby zbić estrogen? Kurwa, to są... To nie są pytania na... Możemy szybko odpowiedzieć na to, jak chcecie. Tak, tak, tak. Nie ma problemu. Aramedex to Aramedex PCT. Aramedex w sumie podobny działa do PCT, bo PCT zajebiście też zbija estrogen. No tak. Więc słuchajcie, wy sobie nie myślcie, że PCT to jest jakieś ziółko, co po prostu nie działa w ogóle. Słuchajcie, tak się wysuszysz na tym PCT jak chcesz. Ale nie możesz kurde łączyć. No. Jak PCT Monster z Aramedexem, no to lepiej... tak. Bo Aramedex to... To się wysuszy stawy, czy stawy zajebiście. Tak, 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 tak. I pamiętajcie, że estrogen jest potrzebny do budowy ciała. Ja zawsze słyszę ludzi, kurwa, 100 razy, każdy chce, o, żeby tam nie, cyski mi nie wyskoczyły, coś takiego. Słuchajcie, jak nie masz estrogenu przy budowie masy mięśniowej, to chuja zrobisz. W ogóle masy mięśniowej nie zbudujesz. A wiara blokuje ten estrogen i potem się dziwi, że na całym cyklu nawpierdalał się koksu i przytył 2 kilo. No. Bo zablokował wszystko, kurde, co było. Tak, ale druga rzecz. PCT Monster na przykład, mój produkt, to jest coś innego niż Remedex. Bo Remedex tu jest tylko i wyłącznie, że zniża ten estrogen. No tak, tak, tak. Zabija dużo. A PCT Monster to jest powyższa testosteron i inne no, rzeczy, że... Tak. Tak, dużo rzeczy w tym, że zregenerować się po cyklu. Tak, 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 tak. A zresztą możecie sobie zobaczyć, słuchajcie, każdemu, kto nie wierzy, jak działa PCT Monster, przez 3 dni albo 2 dni weź sobie pełną dawkę, 2 kapsy, 2 razy dziennie. 4, to tak ci kutas będzie stał po prostu, że jest masakra, kurde. Jest tak podbija tak testosteron masakrycznie, że to jest nieporozumienie. Dużo właśnie starszych ludzi też u mnie to kupuje, tylko że oczywiście trzeba uważać na to, żeby tego nie brać, kurwa, przez 2-3 miesiące non stop, tak, nie? Tak, tak. Bo tak mówię, to też wysusza, kurde, jak ktoś wiesz, będzie miesiąc brał czasu, tak, to miesiąc jest, czasu to jest maksymalnie możesz brać. Dobra, dalej. Ma pytanie, czy dobra, to już było. Michał, co sądzisz o dopingu mózgu środkami typu piracetam i ostatnio popularny enopeptyd? Czy to naprawdę coś dajesz i masz jakieś skutki uboczne? Słuchajcie, wszystkie nawet naturalne środki, takie, które stymulują mózg i serotoninę, dopaminę i różne hormony, może tymczasowo oczywiście mają swoje zastosowanie, na przykład przy depresji i takich rzeczach, ale branie tego na dłuższy okres czasu zupełnie tego nie polecam. Naprawdę zajebista ćpalnia, powiem tak, ale ma swoje miejsce, jest jako alternatywa medycyna, ale nic poza tym, kurde. Otóż mój trening wygląda następująco. 3 razy MMA, 2 razy siłownię w tygodniu, na siłownię robię full body workout, 5 razy 5 pod sporty walki, chcę trochę zwiększyć siłę i moje pytanie, czy maso test będzie dobry w moim przypadku, skoro na siłownię chodzę tylko 2 razy w tygodniu, jak widać jestem bardziej zaawansowany, nastawiony na sporty walki. No to na pewno będzie dobry, ale... Słuchajcie, to obojętnie jaki sport wykonujesz, kurczę, tylko że musisz mieć, na przykład ja jak ćwiczę crossfit, to mi teraz jakaś tam wyjebana masa mi nie jest potrzebna. Mi jest teraz więcej potrzebnej siły, regeneracji i mam zupełnie inny goal, na przykład, niż, ale dla gościa na przykład, wiesz, on chce, potrzebuje siły, ale przy tym samym masa mu trochę pójdzie przecież przy tym. No masa to też pójdzie, ale wiesz, to... Masą to spasuje, bo on nie pójdzie z wodą masą. No tak, tak, tak. Czysta, tak. Sucha masa pójdzie. I też się nie zapompujesz jak taka świnia, nie? Bo niektóre hormony albo koksy też maksymalnie ci pompują. Zabierają ci cały tlen z organizmu. Więc jak najbardziej masa też będzie tutaj mile widziane.
So, pamiętajcie, słuchajcie, Muscle Test jest tak fajnie zrobiony, kurczę, bo pamiętajcie, pierwszy taki suplement, który zawsze jest dla początkujących, to jest Epistein, nie? Czyli Epi. I bardzo dużo ludzi właśnie zaczyna od tego. A krok do przodu, to powiem, że będzie Muscle Test. To jest właśnie DMZ mieszane z Epi, więc jest zajebisty taki jak gdyby drugi prohormon po tym podstawówce, po tej wyjściówce. Nie? No tak, więc tak, jest tak. Bardzo, bardzo w sumie bezpiecznym prohormonem, bez jakichś tam jakichś kolosalnych skutków ubocznych. No tak. Więc dla tych, co zaczynają, zajebista rzecz, nie? Bo to od razu wiara, wiesz, o, testosteron, metanabol, to no. I zaraz napierdalają całą partię. Przecież słuchajcie, weźcie sobie coś lżejszego, albo jakby robicie sobie zaszczyt na przykład z propionatu, zmieszajcie propionat z muscle testem. Zajebiste rezultaty widzę, kurczę. Ludzie, kurczę, no. Mają... Koksy macie, kurde, wiara płacze w Polsce, kurde, najlepsze koksy mają na świecie, kurde. Wszyscy ze Stanów chcą kupować z Polski, więc wysyłajcie do Stanów koksy. Dobra, następne, kurde. Coś z treningu. Czy możesz powiedzieć coś? A naważa, rzeczywiście jest to steryt, który nie ma żadnych poważnych skutków bocznych. Co powiesz o naważa? A nawar. To wiesz, nawar to... Dla kobiet, kurde. Tak, to nie jest mocny w ogóle taki koks, to więcej się zużywa tylko przed zawodami. To. Mhm. Chcesz trochę więcej siły i być wycięty, nabity, to anawar, no. Nabity, anawar jest dobre wyjście, nie? Tak, tak, tak. Koksu, dobra, Robert, czy potrafisz zrobić szpagat? Pytam się, bo dziewczyna mi nie wierzy, że z tak wielką masą mięśniową jest to możliwe. Ja wiem, że kulturyści są bardzo dobrze rozciągnięci. To oczywiście zależy, jacy kulturyści są bardzo dobrze rozciągnięci, bo są pokraki też, którzy w ogóle nie potrafią robić. Co widziałem na wielu filmikach. Czyli Robert, robisz szpagat, czy nie robisz? No tak, robię, kurde. Robert napierdala szpagat. Bez problemu, kurde. Zobaczycie... Muszę się rozgrzać tylko, jakby z grzebki, to wiesz. A tak to bez problemu. No, niech ten uważa, no, kurde. Niech uważa, kurde. Tańczący z gaciami, niech uważa, kurde. Mama 3. Jak wygląda u ciebie sprawa regeneracji? Czy korzystasz od nowy biologicznej, sauna bądź z masaży prostytutek? Jak Jay Cutler? Nie, znaczy dodałem, nie? Dodałem, z masaży, kurde. Kasia mu robi okłady z cycków. Czy jesteś zwolennikiem tego typu odnowy, czy raczej stawiasz na normalny odpoczynek? Co polecasz ludziom, którzy regularnie ćwiczą? Jaka forma odnowy w twojej opinii jest najlepsza? Jaka odnowa? Steak i sofa. Tak. Nie no, saunę to kurde w ogóle nie lubię, kurde. Bo się za gorąco jest, kurde. Ale wiesz, to jak sucha sauna, bierz z wilgoci, to jest okej, okay, nie? To jest no, najgorszy jest ten, jak to się nazywa? Steam room. No, a masaże to na pewno zawsze dobrze. Tak, tak. Cutler zajebiście, no. No, ale masaże są... Bardzo pomaga, na pewno. Tak, tak, tak. A teraz Robert sprawa, się nie masował, to mu rozjebało połowę pleców. Regeneracja to, kurde, no co? Najważniejsze jest dobry sen, kurde. No tak. Jak się nie wyśpisz, no to lipa jest, kurde. No, to jest, nie ma nic ważniejszego, jak dobry sen, kurde. Jeszcze w dzień. I dobre jedzenie. Spać. W dzień. Nocy i w dzień. No. Tak, ja parę razy w dzień muszę się przespać, Michał. Chociaż po pół godziny. Parę razy? No. To ja nie wiem, ja myślałem, że tylko raz. Śpisz. Nie, co ty. Dwa razy w dzień. Po pół godzinki. Dwa razy dziennie i trzy razy w nocy. No, po pół godzinki. O, ja jak się nie prześpię, kurde, ja miał to przejebane. Już... Jak ja cały dzień już koniec. Jak ja bym się położył raz w ciągu dnia i powiedzmy, żebym zasnął, to już bym jebał do końca dnia, żebym nie wstał. Potem już bym był wyjebany na maksa. Ja to wiesz. Chyba tak, żebym się przyzwyczaił, nie? 12:00, jak zjem, muszę sobie przespać się, a później wieczorem tak, o jakiejś 6:00 wieczorem. O ja pierdolę. Jak zjem, trochę przespać się, przeciwko, wtedy można napierdalać, a wtedy very productive day, kurde. Nie no, potrzebujesz, kurde. No mówię ci, większość kulturystów. Dużo różnicy ci mówię. Tak, tak. Przecież taką, przy takiej masie to kurde, to jest niemożliwe, żeby nie spać. Nie? Jak cały dzień wezmę, nie prześpię się trochę. A patyki też koniec. mają spać w ciągu dnia? A patyki to nie. Patyki nie muszą, kurde, no. W ogóle. To nie ma sensu, kurde. To nie ma regeneracji. Wystarczy, że patyk pośpi sobie, wiesz, 8-9 godzin. A zazwyczaj, kurde, jak ktoś już widzę, jak ktoś ćwiczy kulturystykę, to 8 godzin czasami nie starcza snu, kurde. No tak, ale wiesz, też nie chcę się
spać dłużej niż 8 godzin, dlatego w dzień sobie wyśpić. Troszkę. Zajebiście. No bo kurde, wiesz, bez jedzenia, tyle czasu bez jedzenia będziesz. No tak. To będziesz 10 godzin spał bez jedzenia, rozumiesz? A są takie, a co sądzisz o takich ludziach, co się połowie nocy budzą i wpierdalają? No nie wiem, może ja to nigdy nie jem nocy. Pojebałem się w głowie. A ja widziałem, że oni, wiesz, odżywki węglowodanowe, wiesz, piją, kurde, rozpierdalają żołądek. Przecież to może rozjebać cały układ trawienny. Gdzie to jeszcze węglowodane w nocy, to w ogóle nie. To już mogło być jak świnia wygląda. Tak. Ale wiesz, są tacy, co za masę, kurde, się sprzedadzą, kurde. Co jeszcze tutaj jest? Jedziemy, jeszcze jedno pytanie. Jedziemy, bo głodny się. Moje pytanie dotyczy węglowodanów po treningu. Słyszałem gdzieś, że wypicie węglowodanów po treningu siłowym powoduje wyrzut insuliny, która automatycznie blokuje wyrzut testosteronu. Czy to mit, czy prawda? Jakie jest twoje zdanie na temat? Ja mam już zdanie na ten temat, Robert, powiedz. No, ja myślę osobiście, jak się przygotowałem na zawody, to próbowałem kilka metodów. To było i widać, że zjebał. No, ale nie, to mówię tylko, wiesz, po treningach. Podnano. Że kurde, dużo lepiej tylko białko, jakieś aminokwasy wziąć regeneracyjny bez węglowodanów. Węglowodanów, tak. Po treningu, no. Bo naprawdę zauważyłem, jak zarzucisz... A szczególnie od razu po treningu. No, od razu. Jak zarzucisz kurde węglowodany, to jakoś... No nie wiem, to wszyscy myślą, o, potrzebujesz węgla, no, insulina, najbardziej anaboliczny hormon w organizmie, więc tak. Wiesz, wiara myśli, że to jest, no, by the book, to jest to prawda, ale mi się wydaje, że to jest bardziej dla takich patyków, co w ogóle masy nie mogą zrobić. No tak. Totalnie, no to... może masy, to ten wyrzut insuliny może mu pomóc, ale wtedy mu obcina nie testosteron, gościu pisze testosteron, hormon wzrostu mu to obcina, insulina, tak, nie? Tak. Albo jedna, albo drugie, więc wiesz, albo robisz jedno, albo drugie, a dla mnie właśnie zajebiście, ja się czuję na przykład zajebiście, jak, wiesz, zrobisz masaż cycków przez pół godziny po siłowni i dopiero jakieś tam lżejsze węglowodany, typu jakieś tam bana, ale też nie za dużo, żeby sobie zjeść, wiesz, pół godziny po treningu, nie? Żeby czekać, jednak jest sens, żeby czekać 30 minut, kurde, i wiara mówi, co ja mam robić przez te 30 minut? No to wiesz, podnosisz ostatni raz ciężar, na przykład powiedzmy, że się rozciągasz, zanim ubierzesz buty, przebierzesz się, to już 30 minut poszło w dół. Nie, no to kurde, słuchaj, jak ja teraz szybko robię, to po treningu nic, na przykład póki wrócisz do domu, żarcie zrobić, no to już przechodzi pół godziny więcej. No tak, tak, tak. Wtedy dopiero sobie zjem, nie? Pamiętajcie, to jest te pół godziny święte pół godziny koksa, możecie to nazwać, kurde, żeby naprawdę albo pić, na przykład pijesz wodę możesz pić. No ja próbowałem też, na siebie próbowałem różne, od razu zawarłem odżywki, to po treningu. Tak, 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 tak. To gówno to daje wszystko. Pamiętajcie, wiesz? Jeszcze jedna rzecz, kurde, ode mnie. W żołądku w ogóle nie macie krwi. Cała krew jest, która pomaga ci w trawieniu z wszystkim, w wszystkich organach, które nas otacza, jest w mięśniach. Tak, czyli tak nie masz tego trawienia. Wiara wpierdala steaka, zaraz wiesz, o, muszę iść zjeść steaka, albo wiesz, albo wpierdala ja na przykład kurczaka, zaraz po treningu, 10 minut. I leży to jak z gumowe buty, przecież to się nie będzie trawić. Zanim się ta krew dopłynie, wszystko zacznie się dostarczać w organizmie. Przecież to jest common sense, to są podstawowe rzeczy, tylko że oczywiście, kurwa, na tych forach macie tylu gości, co powpierdalali wszystkie mózgi świata, że wiesz, każdy ci mówi coś innego, nie? Da. Potem wiesz, no słuchaj, jeden gość mówi i wiesz, żeby zabiliby się o swoje tezy. Najlepiej testujcie na sobie, jeżeli ktoś myśli, że to jest błąd, to co mówi Robert, albo to co ja, zróbcie sobie raz to, raz to, raz to, raz tamto i co do was pasuje, no, nie? Proste, jak sranie. I nie módlcie się do jakiejś tam guru, kurde, nie wiadomo jakiegoś kogoś. Dobra, kurde, jedziemy, czekaj, sprawdzimy czy się nagrywa, żeby... Porady sercowe? Jebiemy? Czy jeszcze? Porady sercowe mamy? Dobra. Dobra. Porady sercowe jedziemy z koksem. Porady sercowe. Czytaj, co tam mamy. Witam was. Co zrobić? Wystarczy, że zobaczę jakąś fajną laskę i natychmiast ze spodni robi mi się namiot. Mam wysoki poziom libido, gdy nie uprawiałem seksu z dziewczynami lub facetami? What the fuck? To wcale to walę konia kilka razy dziennie i nie mogę dojść do tego, co jest źródłem mojego problemu.
z problemu, kurde. Twoim źródłem twojego problemu jest twój wiek. No. Więc bijesz 3 do 6 razy konia dziennie w wieku 18, 17, nie wiem, 16 lat. To tam, laski, to tam... problem jest, wiesz jaki problem. Problem jest laski z facetami. Laski w życiu nie widział, kurde. Może. No właśnie. Tylko na zdjęciu. No kurde. Tak. On mówi, że natychmiast zespołem małżeńskim, gdy nie uprawiam seksu z dziewczynami lub facetami. Kurde, to jest jakiś dobre, czytaj, szkoda. Jaki to sercowy porad. Może to jest chłopak tego, może to jest tego chłopak Dawida ozdoby, kurde. Ja, może jeden z grupy, członków grupy. Witajcie, mam problem. Kolej zaprosił mnie na randkę. Kurwa, całe pedały. Dwa dni przed... nie wiem, kurde, czy mi oczy już, kurde, wypadają, kurde. Dwa dni przed ciągle potwierdzał, że przyjdzie, a gdy przyszedł dzień spotkania, w ogóle się nie odezwał i olał mnie. Co mam z tym, co mam o tym myśleć? Dodam, że bardzo zależało mi na to spotkanie, wydało mi się, że jemu też. Z góry dziękuję, pozdrawiam. To chyba dziewczyna. Dziewczyna. No. Kurde, dzięki, kurwa, myślałem, że dzień pedała już mamy dzisiaj. Ja pierdolę. Ola. Gościu, kurde. Wiesz co to jest, kurde? Pamiętajcie, że jest zasada numer jeden. Jak ktoś sobie czytał książkę, polecam książkę The Four Agreements, czyli cztery agreements, jak to się nazywa? Four Agreements? Nie masz. Jest polskie tłumaczenie, przetłumaczę sobie. I jest taka rzecz, don't make any assumptions, czyli nie myśl, że ktoś sobie coś myśli. No. I to jest właśnie zajebiście tutaj pasuje, bo nie wiadomo, co się z gościem stało, a ta laska już panikuje, że nie wiadomo, wiesz, że jaki on jest gościu, jaki jest, że on jest zły, że on się z nim nie spotka. Może go pierdolą z samochód i gościu nie przyszedł, nie? No nie wiadomo, musisz wyjaśnić sytuację, to co się stało z nim. Właśnie. Znaleźć go i wyjaśnić wszystko musisz. No i jeżeli jej się wydawało, że jemu też na tym zależy, no to wiadomo, kurde, porozmawiaj. Pamiętajcie, najważniejsze jest rozmowa. Wszystkie problemy w związkach są, właśnie zaczynają się od tego, że jeden milczy i drugi milczy i potem no ten co milczy zaczyna... Musisz zadzwonić do niego, co jest grane? Jech, co jest grane? Kurde, gościu, czego nie przyjechałeś, kurde? Jak powiedz mu, kurde, to on cię wystraszy, zaraz przyjadę. O kurde, zajebiście. Tak, dobra, dalej. Dobra, następne. Mam nadzieję, że już nie ma tych. Witam, mam problem. Od pewnego czasu bardziej zaczął mi się podobać starsze kobiety, 40 do 50 lat, kurde. No to masz problem. Kurde. Nekrofilia, kurwa, już się pamiętam. Ja mam osobiście 23 lata. Czy coś jest w tym złego, w tym, żeby rypnąć jakąś 40, 50? Mam na myśli te lepsze okazy. No mam nadzieję, kurwa, że nie te na wózkach inwalidzkich. I jest coś. Dobrze, nie te w grobach, kurwa. No, dobrze, że nie, kurwa. Na spętaż nie jedzie, kurwa. No dobrze, że nie ryje jak pies, kurwa, w ogrodnika na grobie, kurwa. Ja pierdolę. Bo on coś złego? Mówi, że już chodzi na siłownię i że chce płyty marmurowe podnosi z grobu. Ale słuchaj, może... Ej. Że kurde, chcę bić. Może jego podrywa takie, wiesz, stare baby podrywają, bo oni szukają młodych czubków, nie? No młody, żeby wiesz... poruchać dobrze. No nie? Właśnie, bo słuchaj, taka 40-50 to też musi dostać pogacza, no, dobrze, kurde. Tak. Młodego, potrzebuje takiego młodego, co... Młodego kutasa, nie? No tak, a taki stary dziad, co tam, wiesz, brzuch mu zarośnie, kutasa nie widzi. Już koniec, kurde. Piwa się opije, piernie, zestra się i koniec. No. Słuchajcie, kurde, ale przestań, się do roboty. Kurde. Nie dyma już, kurde, 50. Ale 50 to już, kurde, zegarek, wiesz, 50 jakaś, kurde, wiesz, tutaj, wiesz, z Hollywoodu gdzieś jakaś dobra zrobiona dupa, to jest jeszcze okej, nie? Tylko, że one w ogóle, słuchajcie, jest taki trend zjebany, mi się wydaje, na świecie, że te baby, co mają 50 lat, one chcą wyglądać jak 25 i to jest chyba najgorsze. Tak. One już wyglądają jak małpy. Zobacz sobie nawet w polskiej telewizji, co widzę, to te głupie baby wszystkie wpierdalają sobie te, wiesz, botoki. Boksy, żadna nie chce mieć zmarszczek, te ryje, kurde, wyglądają jak Wayne Newton, kurde, całe porozciągane, a te wary, wiesz, a laski, widzisz cały czas na zdjęciach, każda laska. Te ryjki takie robią, no, napizgane, wiesz, tym silikonem, te usta, po co? Kobiety, jesteście piękne, jakie jesteście, a nie róbcie z siebie jaszczurki, kurwa. Się...
całować, bo nic nie czuję, kurde, usta, kurde. No zjebane, kurde, nie wiem jaka to jest, kurde, i wiesz, każda modelka dobra chce mieć, kurde, dalej, czytaj, w ryju, kurde, nie wiadomo, dalej, ziemniaka. Nie chcę słuchać. Czy coś tym dziwnego, czy, ale czy jest, on się pyta, czy jest coś tym dziwnego, że on te baby rucha, chce ruchać. No jest dziwnego, pierdolę, pięćdziesiątki, to co, kurde. Jeszcze jak będziesz 50 lat miał, to kurde, się druchać. Daj sobie spokój. To jak będzie miał 50, to... Młodych dziewczyn starczy. No właśnie, na dobra, setkę będzie dalej patrzył. Idziemy. Witam panowie, mam taką sprawę. Chodzę z laską już od drugiego roku. Już od roku i dwóch miesięcy i od paru dni. Ja pierdolę, może jeszcze na minutę napisz teraz. Spotykam się z moją koleżanką od wczoraj. Byłem z nią na imprezie. Po czym zaproponowała, żebyśmy poszli do niej, no i zrobiliśmy to. Pobzykałem ją i spałem u niej później. Coś powiedzieć lasce mojej, czy mieć to w dupie centralnie. Nie przejmuję się tym specjalnie, ale tak trochę głupio. Na pewno, że każdy ma sumienie, kurde, i to cię... Słuchaj, powiedzisz, jak chcesz, żeby twoje laskę spierdoliła, no to powiedz sobie. No właśnie, kurde, proste. A jak będziesz, wiesz, najgorsze mieć ten guilt, nie? Czyli takie coś w sobie takiego, że zrobiłeś coś złego i to trzymasz w sobie cały czas. I potem będziesz miał raka prostaty i się obudzisz. No bo tak to jest. Większość problemów właśnie pochodzi właśnie z takich wkrętek, nie? Bo gościu, wiesz... A co złego? To on koleżanki wydymał przecież... Dobrego zrobię, kurde, a nie złego. No właśnie. Co tu złego? No w zależności, jak on sobie to wytłumaczy. No ale musi wytłumaczyć, że on dobrze zrobił. A no to widzisz. Wyratował koleżankę i dobrze zrobił. No właśnie. To jest dobrze, Michał, kurde. Czyli zrobił dobry uczynek. No tak. Czyli musi być zadowolony, że zrobił, kurde, dobrze. I teraz musi więcej tych uczynków robić. No tak, musi dobrze zrobić. I koleżanki, koleżanek. No tak, musi pomóc, kurde, w życiu. Bardzo dobrze. Koksu też będzie pomagał. Dobra, dalej. Witam, Robert. Mam pytanie sercowe, gdyż mam 18 lat i bardzo atrakcyjną dziewczynę. No to od tego to my jesteśmy, żeby oceniać, czy ona jest atrakcyjna, czy nie. Ale zdjęcie nikt nie wysyła. No właśnie, no bo czy i nie jest atrakcyjna, bo nie przysłał. Kiedyś od niej przyszedłem, lecz nie było jej akurat w domu, ale była jej mama. I chwilę pogadaliśmy. Znowu jakaś bajka chyba idzie, bo coś czuję, że bajka idzie. Ostra bajka. Nagle zaczęliśmy... co ja pierdolę. Już bajka, kurwa. A ja już nawet nie muszę czytać, ja już wiem, o co chodzi, kurwa. O, ja pierdolę. Ej, gościu chyba walił sobie konia, leżał chyba w łóżku i się brandzlował, jak to pisał. Słuchaj, Tobok, to jest dobre, kurwa, to jest dobre do maksa. Chwilę pogadaliśmy i nagle zaczęliśmy się całować. Chwilę potem poszliśmy pod prysznic i uprawialiśmy ostry seks. Kurwa, chyba prawie się zlał teraz. Potem poszliśmy do sypialni i robiliśmy to dalej. Ja pierdolę. Fascynator, masturbator. Ja pierdolę, kurde. Myślę, że się zakochałem. Ja pierdolę, nie. Koniec, kurwa, zakochał się. W jej mamie. Ale kocham je obydwie. No to fuck. No to masz już rodzinę. Po chuj. Musisz wywalić obydwa. Teraz jest... I nie wie, co teraz... I teraz nagle nie wie, co teraz robić. No jak ty? Powiemy, co robić, kurde. Nie wiem, czy powiedzieć dziewczynie o tym, co się stało, bo przecież nie mogę jej okłamywać. Wiesz, on jest dobry chłopak, on chyba na księdza musi iść, kurde, bo nie chce okłamywać. Czy starać się o to, żeby być razem z jej mamą? Dzięki za odpowiedź. Ja pierdolę. Starać się, żeby obydwa wydymać teraz. Cel drugi, numer dwa, słuchaj. Żeby obydwa razem, kurde, i by wydymał obydwa naraz. I żeby ojciec matki na nie się patrzył na to. No to chyba nie ojciec, nie wiem. Nie, już w tej jego rączkowskiej fantazji już nie było ojca. Ojciec już, kurde, gdzieś odpłynął na ryby, gdzieś popłynął do ciepłego kraju. Nie wiesz, jak to jest, może samą matkę, nie? Ja nie wiadomo. Może samo mieszka. Kurwa, ja takich historii to w pornolach nie widziałem. Ej, może ty agencję jakąś, kurde, do nagrywania porno. No słuchaj, może naprawdę gościu, nie? Ja pierdolę, słuchaj. Ale mówię, porada taka, kurde, że musi dorezować przebydła. Koksu łyknął się. Słuchaj, jakby zrobi w matce, albo wiesz tak, wybrać. Ale matka, przychodzi, jak ale matka ma 65 lat. Mam nadzieję, że nie. Matka, kurde, już na wheelchair, kurde, pierdala. Ale słuchaj, widzisz, ma daka w gościu teraz. Jak nie będzie, kurde, dziewczyny w domu, to zawsze matka będzie, nie? No tak.
Bo matka ugotuje, to też jest zajebiście, kurde, jak to było. Tak, musisz pokręcić, matka ci ugotuje, kurde, dobrze. Wszystko będzie grało. Ojciec ci samochód naprawi. No. Jak powiesz, że dobrze ją zaruchałeś, to na pewno to matka dobrze to ugotuje, kurde, tak, że jest koniec świata, kurde, stary. No tak. Jak ją dobrze tam. Słuchaj, to nie dobra, malichy, dalej idziemy już, starczy. Chyba pozdrowień, kurde, najebaliście ostro, kurde. Słuchajcie. No pozdrowienie, mamy. Pozdrowienia, dobra, koksu, jedź, kurde, bo jedź, tu dużo pozdrowień. Nie mogę mówić, kurde. Pozdrawiamy Przemysława W, co napierdala hardkorowo. Targa złom, że szrotu do domu i pierdala paszę dla świn, żeby mu rośli mięśni, kurde. Ja pierdam. Ale gościu jest hardkorowy. Paszę dla świn pierdala. No kurde, kurde. Nie słyszałeś tego w Polsce, kurde, normalny pomoc. Kiedyś też pierdali, kazeinę wpierdalali. Wiesz, kto ci jebie po wątrobie? Dobra, pozdrowienie dla Dawida i Damiana, żeby się nie opierdalali. Pokowali ostro. Dobra, gorący całuszy dla... Całusy dla hardkorowej Kingi. W ciąży. Z Homiądrze od Daniela. W ciąży, ko. Pozdro. Całuszy. Całuszy to masz od Daniela i od nas. Całusy. Całusy. Całuszy. Mówię, co to jest za nowe słowo? No, to kurwa. Dobra, pozdrowienie dla Dalki. Jim i dla hardkorowego Cezara, który ostatnio się upierdalał. Wszyscy się upierdalali. Wszyscy, kurwa, jakieś nie wiem, emeryty same, no, kurde. Same emeryty, pisze. Nie mogą poruszać. Dobra. Witam. Pisze Adrian z Łodzi, twój wielki fan. Tu się zbliżają moje 16 urodziny i chyba najlepszy prezent dla mnie byłoby spotkanie i zdjęcie z tobą. O! Proszę. Oczywiście to niemożliwe. Jak niemożliwe? Wszystko jest możliwe. No, kurwa, niemożliwe. Nie ma rzeczy niemożliwe do chuja. Niemożliwe. I tu się zaczyna prośba. Czy istnieje możliwość wykonania zdjęcia takiego, który mogłyby uświęcić sobie na ścianie? Tu na pewno da mi motywację dać treningów. Jaki kartos z pozdrowieniami dla mnie, który... Czy masz w ręku? W prawej ręce czy w lewej ręce? No, w której ręce muszę trzymać kartkę, kurde? Jeśli dałoby radę. Chociaż znając moje szczęście nie da rady. To się nazywa no, pozytywne myślenie. No. Czy, ej, słuchaj, spełniamy życzenia. Czyli goście mówi, chociaż znając moje szczęście nie da rady. Czyli on już sobie odpowiedział na to pytanie, kurde. Zrobić takie no, zdjęcie, to chciałbym, żeby zdjęcie. Był na nim również Michał. O, słuchaj, no to teraz coś innego, kompletnie, słuchaj. Teraz to ja mogę z koksem zagadać i wiesz, i ci załatwić, no widzisz, słuchaj. Ale słuchaj. Ale tak, wiesz, ale już zjebał, bo napisał twój wielki fan, czyli... Mój fan, ale ty... Ale jaki sprytny jebaniec, ale jaki sprytny jebaniec. Pisze do ciebie, pisze, a ty już się załamał trochę mu zjebało psychę, ale powiedział mi, kurde, może jeszcze wycisnę z Michała i Michał mi pomoże. Ale jesteś sprytna bestia. Nie, teraz powiem dla wszystkich, kto takich rzeczy się pisztają, tam zdjęcie wysyłać, tak i dalej. Ja jestem w Stanach i takich rzeczy nie wysyłam, no bo jest za daleko. Za daleko po prostu wysyłkę, tu jest za drogo, wychodzi w ogóle. Ale tutaj. Nigdy nie mów nigdy, bo na przykład może się spotkać z tobą, jak będziesz w Polsce. No tak, właśnie o to chodzi, że kto chce autografy, takie rzeczy. Zawsze można się spotkać, śledzić mi na Facebooku, wszędzie ogłaszam, gdzie jestem i wszędzie jest możliwość, że przyjść na żywo i dostać autograf, zdjęcia i kurde, ale zrobić słuchaj, sobie zdjęcie. Ale to jest niemożliwe, kurde, bo on chce, żebyś ty zapukał do domu do niego i mu to ja osobiście przyjechał, nie? No. Ej, to jest tak jak z robotem, ludzie mają problem z pracą. Nie ma roboty, nie ma, jest zła ekonomia, nie ma nic. I siedzi, kurwa, w dupie sobie grzebie, konia wali, ogląda telewizję, no. Wpierdala chipsy i tak. Mówi, że nie ma pracy. No pewno, że nie ma, kurwa. No nikt, pracodawca ci nie zapuka do drzwi. Panie Michale, proszę, jest dla ciebie zajebista praca. Czy no. Chciałby pan zarabiać $30 na godzinę? Ja mówię,
30, jak tam 40 to jest okej, okay, to wtedy może ja pierdolę. Słuchajcie, ludzie, ruszcie dupę, kurde, z sofy, kurde. Przecież to z takim myśleniem, kurde, to sobie za dużo nie pojedziesz, kurde. No tak, taka sprawa, dobra, co? Koniec? Koniec na dzisiaj. Kurde, czekaj, co tu jest? Będę siedział, o, to proszę jest to opowiedź. To już, powiem... już dobre, już mnie trzymaj tutaj. Dobra. O, proszę o niepublikowanie tego na Radiu Koksu. No przecież napisałeś to na Radio Koksu, gdzie miał pisać? No właśnie. No, jak napisałeś na Radio Koksu, to czemu... wszystko jest. No właśnie, kurde, słuchajcie, to nie ma... I zapraszamy was jeszcze raz, radiokoksu.pl. Pozdrawiamy teraz Lucky Angel, który nam zajebiście składa teraz radio. Teraz pobija swój rekord. Normalnie mu zajmuje to około 17 godzin, jak mu ja to wysyłam, teraz chcę to złożyć przez 12, więc jak dzisiaj to zrobię, to prawdopodobnie jutro będziecie to mieli, więc jeszcze raz wielkie podziękowania dla tych, co nas wspierają. Nie ma lipy. Nie ma lipy, dobra. To następnego, w następnym tygodniu będziemy więcej mieli informacji. Dużo. Czabicki teraz napiąć. Raz, dwa, trzy. Pomoc.